Proszę pana radnego Marka Tobołę. Proszę pana radnego Krzysztofa Zająca. Proszę pana radnego Rafała Ścierelę. Głosuje komisja skrutacyjna, członkowie pan radny Ryszard Małecki, następnie pan radny Waldemar Polachowski i Dorota Urbańska na końcu.
Głosowanie zostało zakończone. Komisja skrutacyjna, panie przewodniczący, udaje się do pracy teraz. Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do czasu szybkiego powrotu komisji skrutacyjnej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, komisja skrutacyjna zakończyła pracę. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie wyników głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2016-2019, sporządzony na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji skrutacyjnej Dorota Urbańska, członek komisji skrutacyjnej Waldemar Polachowski, członek komisji skrutacyjnej Zbigniew Pyziak. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miasta Piły obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile, do rozpatrywania spraw cywilnych pierwszej instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłoszono kandydatury. Krystyna Bejma, Stanisław Franciszek Biskupski, Krystyna Halina Brosz, Mirosław Brosz, Urszula Teresa Fischer, Elżbieta Iwachów, Teresa Jadwiga Jankun, Janina Wanda Janyszka, Krystyna Danuta Jordan, Ewa Krystyna Jurach, Ewa Barbara Kamińska, Andrzej Mirosław Kieszkowski, Zdzisław Kazimierz Krzeszewski, Elżbieta Emilia Książkiewicz, Andrzej Liberski, Bożena Krystyna Michalak, Irena Zofia Mikołajczuk, Renata Nazar, Józef Ireneusz Nowakowski, Aleksandra Nowotna Wypuść, Brunon Józef Piechota, Ewa Halina Pikulik, Danuta Salewska, Ryszard Roman Sprenger, Grażyna Sroczyńska, Elżbieta Irena Stoińska, Ewa Wasińczak, Arkadiusz Zygmunt Wróblewski, Krystyna Wylegała, Izabela Grażyna Wysocka-Budzińska. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21, liczba kart wyjętych z urn 42, jedna karta na wybór do ławników do Sądu Rejonowego, jedna karta na wybór ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów oddanych na kandydata. Krystyna Bejma, komisja skrutacyjna stwierdza, że Krystyna Bejma uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Stanisław Franciszek Biskupski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Stanisław Franciszek Biskupski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw i został wybrany na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Krystyna Halina Brosz. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Krystyna Halina Brosz uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Mirosław Brosz. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Mirosław Brosz uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Urszula Teresa Fischer. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Urszula Teresa Fischer uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana
na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Elżbieta Iwachów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Elżbieta Iwachów uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Teresa Jadwiga Jankun. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Teresa Jadwiga Jankun uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Janina Wanda Janyszka. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Janina Wanda Janyszka uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Krystyna Danuta Jordan. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Krystyna Danuta Jordan uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ewa Krystyna Jurach. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Ewa Krystyna Jurach uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ewa Barbara Kamińska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Ewa Barbara Kamińska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Andrzej Mirosław Kieszkowski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Andrzej Mirosław Kieszkowski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Zdzisław Kazimierz Krzeszewski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Zdzisław Kazimierz Krzeszewski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Agnieszka Emilia Książkiewicz. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Agnieszka Emilia Książkiewicz uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Andrzej Liberski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Andrzej Liberski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Bożena Krystyna Michalak. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Bożena Krystyna Michalak uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Irena Zofia Mikołajczuk. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Irena Zofia Mikołajczuk uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Renata Nazar. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Renata Nazar uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Józef Ireneusz Nowakowski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Józef Ireneusz Nowakowski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Aleksandra Nowotna Wypuść. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Aleksandra Nowotna Wypuść uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Brunon Józef Piechota. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Brunon Józef Piechota uzyskał więcej głosów za wyborem
niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ewa Halina Pikulik. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Ewa Halina Pikulik uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Danuta Salewska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Danuta Salewska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ryszard Roman Sprenger. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Ryszard Roman Sprenger uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Grażyna Sroczyńska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Grażyna Sroczyńska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Elżbieta Irena Stoińska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Elżbieta Irena Stoińska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ewa Wasińczak. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Ewa Wasińczak uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Arkadiusz Zygmunt Wróblewski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Arkadiusz Zygmunt Wróblewski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Krystyna Wylegała. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Krystyna Wylegała uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Izabela Grażyna Wysocka-Budzińska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Izabela Grażyna Wysocka-Budzińska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dorota Urbańska, członkowie Komisji Skrutacyjnej Waldemar Polachowski oraz członek Komisji Skrutacyjnej Ryszard Pyziak. I drugi protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w celu uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Pile, sporządzony na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile zgłoszono kandydatury Halina Klim, Ewa Barbara Kowalska i na ławnika do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy zgłoszono kandydatury Marian Barełkowski, Aneta Kalczyńska, Iwona Kamińska-Lech, Małgorzata Jadwiga Majerska, Danuta Makarska, Elżbieta Zdzisława Molska, Anna Osowska, Gabriela Piątek, Elżbieta Pieczul, Krystyna Piotrowska, Jan Sawczyn, Katarzyna Monika Sokołowska, Alicja Anna Stańczyk, Halina Szymańska, Halina Teresa Węgrzyn, Bogumiła Elżbieta Wiśniewska, Anna Wnuk, Zbigniew Czesław Wojtkowiak, Monika Teresa Woźniacka. Halina Klim. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Halina Klim uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile.
Ewa Barbara Kowalska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Ewa Barbara Kowalska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile. Marian Baryłkowski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Marian Baryłkowski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile z zakresu orzekania w sprawach prawa pracy. Aneta Kalczyńska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Aneta Kalczyńska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Iwona Kamińska-Lech. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Iwona Kamińska-Lech nie uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i nie została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Małgorzata Jadwiga Majerska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Małgorzata Jadwiga Majerska uzyskała więcej głosów za wyborem i została wybrana niż przeciw wyborowi, została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Danuta Makarska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Danuta Makarska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Elżbieta Zdzisława Molska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Elżbieta Zdzisława Molska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Anna Osowska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Anna Osowska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Gabriela Piątek. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Gabriela Piątek uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Elżbieta Pieczul. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Elżbieta Pieczul uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Krystyna Piotrowska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Krystyna Piotrowska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zbigniew Jan Sawczyn. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Zbigniew Jan Sawczyn uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Katarzyna Monika Sokołowska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Katarzyna Monika Sokołowska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Alicja Anna Stańczyk. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Alicja Anna Stańczyk uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Halina Szymańska. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Halina Szymańska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Halina Teresa Węgrzyn. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Halina Teresa Węgrzyn uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Bogumiła Elżbieta Wiśniewska.
Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Bogumiła Elżbieta Wiśniewska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Anna Wnuk. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Anna Wnuk uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zbigniew Czesław Wojtkowiak. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Zbigniew Czesław Wojtkowiak uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Monika Teresa Woźniacka. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Monika Teresa Woźniacka uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Dorota Urbańska oraz członkowie Waldemar Polachowski i Zbigniew Pysiak. Dziękuję. Bardzo proszę o przekazanie protokołów, tak? Jeszcze trochę tu powykreślam, bo nie powykreślał mi ten Pysiak, dobrze? Takie są tam kreseczki do zrobienia. Znaczy, to nie przede wszystkim, że są... Co? A nie, mogę jutro to zrobić. A nie, to, ale teraz to wszyscy przeszli? Słuchaj, wszyscy. Nie, Kamińska Lech nie przeszła. Gdzie to jest? Kamińska Lech reszta przeszła. I tu są protokoły, tak? Po kolei. Gdzie ona? Poprosi o tutaj. Teraz tak, teraz te osoby do sądu tego okręgowego w Poznaniu. Nazwiska. Poznanie, okręgowy sąd w Poznaniu. Ci co przeszli? To jest to. Dobra. Okręgowy w Poznaniu. To jest Poznań. Dobrze. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2016-2019. Podstawa prawna. Rada Miasta Piły uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na wybór ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ośrodek zamiejscowy w Pile, do rozpoznawania spraw cywilnych pierwszej instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzupełnia się listę ławników na kadencję w latach 2016-2019 o następujące osoby. To całe czytamy. Czyli te wszystkie. Tych co do 30. Krystyna Bejma, Stanisław Franciszek Biskupski, Krystyna Halina Brosz, Mirosław Brosz, Urszula Teresa Fischer, Elżbieta Iwachów, Teresa Jadwiga Jankun, Janina Wanda Janyszka, Krystyna Danuta Jordan, Ewa Krystyna Jurach, Ewa Barbara Kamińska, Andrzej Mirosław Kieszkowski, Zdzisław Kazimierz Kieszkowski, Agnieszka Emilia Książkiewicz, Andrzej Liberski, Bożena Krystyna Michalak, Irena Zofia Mikołajczuk, Renata Nazar, Józef Ireneusz Nowakowski, Aleksandra Nowotna Wypuść, Brunon Józef Piechota, Ewa Halina Pikulik,
Danuta Salewska, Ryszard Roman Sprenger, Grażyna Sroczyńska, Elżbieta Irena Stoińska, Ewa Wasińczuk, Arkadiusz Zygmunt Wróblewski, Krystyna Wylegała, Izabela Grażyna Wysocka-Budzińska. Ustęp drugi. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na wybór ławników do Sądu Rejonowego w Pile uzupełnia się listę ławników na kadencję w latach 2016-2019 o następujące osoby. Halina Urszula Klim, Ewa Barbara Kowalska. Ustęp trzeci. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na wybór ławników do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy uzupełnia się listę ławników na kadencję w latach 2016-2019 o następujące osoby. Marian Barełkowski, Aneta Kalczyńska, Małgorzata Jadwiga Majerska, Danuta Makarska, Elżbieta Zdzisława Molska, Anna Osowska, Gabriela Piątek, Elżbieta Pieczul, Krystyna Piotrowska, Jan Sawczyn Zbigniew, Katarzyna Monika Sokołowska, Alicja Anna Stańczyk, Halina Szymańska, Halina Teresa Węgrzyn, Bogumiła Elżbieta Wiśniewska, Anna Wnuk, Zbigniew Czesław Wojtkowiak, Monika Teresa Woźniacka. I paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Piły. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustęp drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.pila.pl. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest punkt 12, druk 385, informacja z wykonania uchwały numer 29/360/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Piła w drugim półroczu 2015 roku. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta o zabranie głosu dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Panią Julitę Grzegżółkę. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z uchwałą z grudnia 2008 roku Prezydent Miasta Piły został upoważniony do gospodarowania nieruchomościami gminnymi, do nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, wynajmowania, wydzierżawiania w trybie i na zasadach określonych w tej uchwale. Zobowiązany został również do przedkładania w okresach półrocznych na sesji Rady Miasta Piły sprawozdania z wykonania tej uchwały
W związku z tym przedłożona Państwu informacja dotyczy okresu drugiego półrocza 2015 roku i szczegółowo zawiera informacje dotyczące podjętych przez prezydenta miasta Piły decyzji w zakresie dzierżawy, najmu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej przedstawionej informacji? Nie widzę. Wobec tego dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 13. To jest informacja prezydenta miasta Piły o zgłoszonych w 2015 roku żądaniach, o których mowa w artykule 36 ustęp od 1 do 3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ustęp 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bardzo proszę o przekazanie informacji panią dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, panią Julitę Grzegżółkę. Bardzo proszę. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej raz w roku wójt, burmistrz, prezydent zobowiązany jest do przedkładania informacji na sesji Rady Miasta Piły o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w trybie tej ustawy. Przepisy prawne są powołane w tej informacji, a uogólniając bardzo prosto można powiedzieć, że dotyczy to wydanych decyzji o wzroście wartości nieruchomości, o jednorazowej opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, czyli o rencie planistycznej, a także o żądaniach odszkodowań bądź wykupu nieruchomości w przypadku, kiedy zmienił się plan miejscowy bądź został uchwalony taki plan, a korzystanie lub zagospodarowanie nieruchomości w dotychczasowy sposób stało się ograniczone bądź niemożliwe. I tak w 2015 roku zostały wydane dwie decyzje o rencie planistycznej na łączną kwotę blisko 190 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o żądania wypłaty odszkodowania bądź wykupu nieruchomości, wniosek został złożony jeden. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie w przedstawionej informacji? Nie widzę. Wobec tego dziękuję. I proszę Państwa, kolejnym punktem, 14 punktem dzisiejszego posiedzenia, dzisiejszej sesji Rady Miasta jest informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych. Proszę Państwa, wszystkie interpelacje, które wpłynęły do prezydenta miasta, zostały w terminie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. I jeżeli są jakieś zapytania, to bardzo proszę. Nie widzę. Wobec tego dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 15. Wolne głosy, wnioski i informacje. Bardzo, bardzo proszę. Pani honorowa obywatelka naszego miasta. Bardzo proszę. Rozumiem, Wysoka Rado i Pani Przewodniczący, że jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, ale niemniej jednak nie jako honorowa obywatelka, tylko jako prezes Nadnoteckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Sprawni Razem muszę dzisiaj zabrać po prostu głos. Otóż na przestrzeni mojej wieloletniej pracy społecznej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w zakresie rozwoju ich sportu i rekreacji nigdy nie zdarzyło mi się, ażeby tu z Piły czy z powiatu pilskiego zostali kandydaci zakwalifikowani na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy się to zdarzyło w ubiegłym roku, w listopadzie, w Miłakowie, powiat Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie. Odbywają się tam corocznie
Mistrzostwa Polski w warcabach dla zawodników walczących w barwach Sprawni Razem. No, wielka to radość, że ta właśnie młodzież no, przyniosła nam trochę chwały i sławy i rozgłosu, że mamy takich dobrych zawodników. Mieliśmy już i mistrza Europy w lekkiej atletyce, i wicemistrza w skoku wzwyż, ale to są wszystko konkurencje lekkoatletyczne uznane za sportowe i paraolimpijskie. Natomiast takie zawody jak kręgle, jak warcaby nie są jeszcze uznane za właśnie takie paraolimpijskie dyscypliny. Dlatego też my nie możemy liczyć na pomoc Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdy chodzi o wyjazd na te Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata są organizowane corocznie w Bułgarii. No, to się jedzie z Poznania naszego autokarem 30 tylko 8 godzin. Koszt całkowity tej wyprawy dla trojga zawodników i dwóch opiekunów, bo mamy chłopca i dwie dziewczynki zakwalifikowane, więc musimy dać obstawę opiekuńczą. Kobieta do dziewczynek i dla chłopca mężczyzna. Mamy chętnych, tych, którzy pracują z tymi dziećmi, a nawet już szlaki zostały przetarte w ubiegłym roku do tej Bułgarii, ponieważ młodsza reprezentacja dwóch chłopców z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego się zakwalifikowała, byli, przywieźli brązowy medal i czwarte miejsce indywidualnie. No więc naprawdę piękna to sprawa. Byłam jeszcze w Gębicach, na zawodach regionalnych, w tych warcabach, byli ci chłopcy z Bułgarii, nasi zwycięzcy, i poproszeni byli i pan wicestarosta z Czarnkowa, i burmistrz, i sołtys, i no wszyscy ci ważni. I na otwarciu tych naszych zawodów regionalnych poproszono, żeby partyjkę zagrali z naszymi, którzy wrócili z Bułgarii. No, co się działo tu w moim brzuszku, to już nie powiem, bo pilnowałam, czekałam, jaki to będzie wynik. Oczywiście, że nasi wygrali z tymi właśnie VIP-ami czarnkowskimi. No, któż by pomyślał, że takie możliwości tkwią w naszych dzieciach. Ja nigdy nie przypuszczałam. Chcę powiedzieć,